Naszą tegoroczną przygodę z MWC postanowiliśmy zakończyć na stoisku polskim. Polskiej firmy 3MK produkującej folie ochronne, szkła oraz pokrowce na telefon. Jesteśmy na stoisku 3MK i oglądamy właśnie fajną folię hybrydową, która jest troszeczkę bardziej trwalsza od szkła, jeżeli chodzi o pękanie. W zasadzie łączy w sobie zalety szkła i elastycznych folii na telefony. Mamy tu informację, 250% mocniejsza, cieniutka, 0,2 mm. Będzie się nam zapewne troszeczkę bardziej rysowała niż szkło, natomiast z drugiej strony prawdopodobnie wytrzyma również troszeczkę więcej. No zaraz to zobaczymy. O, możecie teraz podejrzeć, jak wygląda proces naklejania. Szykuje się nam testowanie. Tak, ale bez obaw, jak sobie taką folię kupicie, to w opakowaniu macie QR kod, po zeskanowaniu którego traficie do instrukcji online, gdzie możecie obejrzeć, jak to się robi. No i o, mamy folię założoną. Zobaczcie. Już. Chwila, moment, już jest folia naklejona. Zerknijcie, zobaczcie, że telefon wygląda bardzo fajnie nadal. Nie widać, żeby gdzieś był, nie wiem, jakiś bąbelek, gdzieś coś odstawało. Zobaczcie, bardzo fajnie się przykleja. Słuchajcie, autentyczny smartfon, autentyczne gwoździe. Nie wbijają się może bardzo dobrze, ale się wbijają. Zobaczcie, jak wygląda folia. A zobaczcie, jak wygląda wyświetlacz. Zapalmy go jeszcze, bo nie uwierzycie pewnie. O, widzicie? Jest zapalona. Mamy bliki po tym wyświetlaczu. Nie ma śladu po prostu po wbijaniu gwoździa. Czyli po prostu, moi drodzy, to działa. Ale wiecie, nie wystarczy chronić frontu telefonu. Tył też trzeba. No i trzymka, słuchajcie, idzie też w pokrowce. Mamy tutaj bardzo fajny silikonowy taki ten giętki, który jest gładziutki, rzeczywiście fajny, przeźroczysty, bez żadnych zakolorowań. I mamy drugi, sztywniejszy, który ma, zobaczcie, wyraźną fakturę. Świetnie się to trzyma w ręce. Jest też przeźroczysty, ale jest sztywny. Już tak powyginać go łatwo nie można. W związku z tym, w zależności od tego, co preferujecie, czy właśnie takie miękkie rozwiązanie, które trzyma, czy troszeczkę sztywniejsze, które jednocześnie umacnia konstrukcję, można po prostu wybrać. Zaraz spróbujemy, słuchajcie, zobaczyć, jak telefon wytrzyma drop test z takim silikonem i z folią. To robimy drop test. Na dole jest płytka gresowa, a zrzucimy telefon z 2 metrów. Ja się odsunę, pokażemy to najpierw z daleka. No rzucaj. Zobaczymy, czy działa. Skubany działa, no. Chyba działa. Jeszcze zwróćcie uwagę tutaj na dole. Jeżeli mi się uda zdjąć. Uda się? Uda się albo nie uda. O, udało mi się. Z góry zdjąć. Zdejmę jeszcze. To jest ta sztywniejsza folia, co prawda, bez faktury. Zobaczcie, że tutaj jest cały, bez śladu. 3MK oferuje również takie oto, można powiedzieć, folię na tył telefonu. Daje to trochę ochrony, tak jak pokrowiec czy folijka, ale do tego jeszcze pozwala Wam zmienić kolor telefonu, na przykład na jaskrawo-zielony, czy tam jaskrawo-żółty, no, czy o, taki tak, klawy kameleon. Tak to wygląda, można sobie okleić rzeczywiście i dzięki temu można zmienić kolor telefonu. To jest jedna funkcja, natomiast druga, jeżeli Wam pękł z tyłu albo macie porysowany, przykrywacie to po prostu. Też fajny pomysł, nie? 3MK ma jeszcze różne inne niebanalne i ciekawe rozwiązania, chociażby taki prywatnościowy suwaczek na kamerkę do laptopa. Względnie na selfie kamerkę w smartfonie, jak Wam to nie będzie przeszkadzało. W designie nie przeszkadza, słuchajcie, no, w smartfonie może troszeczkę jest to bardziej. Cieniutkie. W laptopie na pewno się sprawdzi, a w smartfonie no musicie wypróbować. Albo klawisz na Touch ID, folia ochronna na Touch ID do iPhone'ów. Nie wiem, to w iPhone'ach się tak rysują? Niemożliwe. A jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle warto chronić Wasz telefon, to powiem Wam tak. Ja już parę razy przekonałem się, że jednak warto. A użytkownicy smartfonów dzielą się na tych, którzy chronią swój telefon i na tych, którzy kiedyś zaczną go chronić. Warto na koniec odnotować, że polską ochronę telefonów reprezentowała tu również firma MyScreen Protector. Niestety nie zdążyliśmy dotrzeć na ich stoisko. Trochę żałujemy, ale na pewno nadrobimy to na kolejnych targach. Do zobaczenia, dziękujemy, że byliście z nami. Cześć!